8 listopada w Ameryce odbyły się wybory prezydenckie, podczas których zwyciężał kontrowersyjny Donald Trump. Opinie na temat nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych wyrazili mieszkańcy Nowej Wilejki. Nie był taki wielki szok, to było trochę tak, jak to powiedzieć, to już było expected troszeczkę, tak? No coś nowego, może w dobrą stronę dla Ameryki? Nie wiemy jak dla nas, a dla Ameryki na pewno coś dobrego. Sądzę, że dobrze. No myślę, że będą zmiany jakieś. No myślę, że on koleguje z Rosji, jakby, no myślę, że dobry prezydent będzie. A nam to co z tego? No ja to nie jestem zadowolona. No mnie jego wartości jakoś nie odpowiadają. Dobrze, dlatego, że on wypowiada się nieźle. I tak dosyć o wiarach, o wierze, o Bogu. Ja też raczej jestem za Trumpem i też sądzę, że to prawidłowy wybór, a co dotyczy imigrantów, no różne są problemy, jasne, że musimy przyjąć i współczuć ludziom, ale też i córkę mam w Niemczech i różnie z tym jest i ludzie są też i przerażeni, i nastraszeni i to nie znaczy, że my nie chcemy wspierać, pomagać, ale należy rozwiązywać te problemy. Nie, Stany nie, no ja nie za to, że rozbudował, ale ja myślę, że przyjdzie czas i rozsudek będzie normalny, że on doprowadzi do normalnego. To jest nowa siła, ona może być ciekawa. No i w ogóle mi się zdaje, że on zupełnie nie zły człowiek, tylko może on wygląda taki bardzo energiczny tego. A kogo jeszcze tam wybierać? Nie wiem dokładnie, czy to dobrze, chociaż i druga kandydatka mnie nie wspiera, no znaczy nie wspieram tej kandydatki. Czyli myślę, że czas pokaże, jak będzie. Może pani nasza prezydent nerwuje się bardzo. No może Obama był inny w tej polityce, może wie jak to. Kupowało się te broń, no to może tego denerwuje się, no co, czy ja wiem, no, ludzie prości, to mi się zdaje, że normalnie toleruje to wszystko. Na pewno za jakiś czas jakiś wpływ będzie, ale jakie pozytywne czy negatywne, to trudno jeszcze sądzić. Nikt nie wie, sam Bóg tylko wie.